Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kulfon, witam was w Minecrafcie Brodaci 1.12. Tak, w sumie dzisiaj jak to nagrywam, takiego gościa mam, nie ma. Dzisiaj jak to nagrywam, czyli w piątek, nagrywam to praktycznie tuż po wyjściu serwera, tak? Nas administratorzy zaskoczyli i w piątek o godzinie 11 ruszyła... ruszyła wersja 1.12. W momencie jak to nagrywam jest godzina 21, czyli 10 godzin później. Tak, już takie sprzęty dorobiłem. Nie no, przyznaję się, kupiłem VIP-a, tak, bo było do przewidzenia, że będzie tłoczno na serwerze. Zresztą na chwilę obecną oczywiście serwer pełny jest, więc po prostu żeby się nie męczyć z wejściówką, to też sobie kupiłem tego VIP-a. Kto wie, czy i wyżej nie pójdę. Tak, to drzewo tutaj, w sumie świetne drzewo ogólnie, jest to spawn 1.12. Fajnie zrobiony taki minimalizm. Mnie się podobywuje. Z całą pewnością ten serwer ma swoje plusy, tak? O, w ten sposób może to powiem, z tego względu, że jest to serwer easy. Tak, jest to jako serwer easy. No właśnie, czym się różni easy od pozostałych serwerów brodatych? Nie ma PvP. To jest dla mnie świetna sprawa. Druga sprawa, po śmierci nie wypadają przedmioty, czyli jeśli nas moby jakieś zabiją, no to nie tracimy nic. No jeszcze dla bogatych włosy można mieć flya, tak? Zamiast kuboity, non-PvP dla rangi plus jest po prostu fly. No, serwer po prostu taki skupiony bardziej na budowaniu, nie to co wcześniejsze wersje. Mi się wydaje, że jest to bardzo dobry pomysł. Ja sobie chwalę. I najprawdopodobniej będzie to nowa seria na moim kanale. Na chwilę obecną jeszcze nie ta najważniejsza, ale myślę, że z czasem zastąpi mi to 1.11. Pierwszy powód to właśnie ten brak PvP, tak? No jednak mimo, że gdzieś tam się rozbudowałem dalej, to i tak się tam zdarzają goście, którzy mi przeszkadzają w budowaniu. Nie próbują mnie zabić, nie zawsze im wychodzi. Więc tu będę mógł sobie spokojnie budować. Nie będę się jakoś strasznie mocno musiał o kordy bać, żeby pokazać, czy nie pokazać i tak dalej. No i przede wszystkim, no co mnie spychasz, jak ja tu gadam, Mr. Malus. I przede wszystkim... Kim coś miałem mówić? Aha, 1.12 oczywiście wprowadza sporo nowych bloków, tak? Są terakoty, są cement, się zwie chyba, czy jakoś tak? No i tak samo te kolory, wełny, nie wełny, takie rzeczy, no jak widzimy, papuszki. Widzę, ktoś sobie już złapał i oswoił. No, także myślę, że tutaj się przeniosę. No i druga sprawa na brodatych 1.11 już powoli, można powiedzieć, że dopinam te swoje budowle. Ogólnie to ja to się będę tak w międzyczasie może teleportował, po sobie coś tam jeszcze poogarniam, albo nie, za chwileczkę się będę teleportował. Tak. Mówię, podopinam to na 1.11 do końca, już tak praktycznie jest końcówka tego, co chciałem mieć, no tam parę dodatkowych rzeczy wpadło, tak, na przykład to kino, tak, które, no, można powiedzieć, że gdzieś tam w trakcie sobie wymyśliłem, tak, no i trzeba się zgłosić na Krypsy, tak, no i w sumie to jest taki mój główny cel, można powiedzieć, na 1.11. Właśnie na Krypsach. No, mam nadzieję, że się uda dostać i zgarnąć najwyższe noty, nie? Co? Wygrałem na 1.8, to mogę i na 1.11.
No plan był ogólnie, że właśnie po krypsach na 1.11, że sobie skoczę na 1.9, tak? Bo też tam niedawno był restart serwera. Wszystko ruszyło od nowa. No ale jeśli wyszło to 1.12, które no, przez samo to ten brak PvP, tak, jest dla mnie fajną rzeczą. Myślę, że tutaj ta seria poleci. Powoli będę się to już rozwijał, znaczy się troszkę się w sumie już rozbudowuje, tak? Bo już troszkę pograłem, widać po moim ekwipunku, także już coś mam. Bo już jakieś tam enchanty sobie porobiłem nawet. Tak, w siekierę mi wszedł, jedwa bym tutaj tego się nie spodziewałem. Taka miejscóweczka z kuńmi. Już tutaj trzcinę dorwałem gdzieś tam po drodze, jak szukałem lokacji, kaktusy, jakieś tam owieczki, oczywiście drzewa już sobie sadzonki poprzynosiłem. A jeszcze dzięki jelonkowi mam, bo jelonek oczywiście to jest w ogóle, nie wiem, czarownik jakiś, kurczę, gdzieś tam wioskę dorwał, także dzięki jelonkowi mam jeszcze i buraczki, i ziemniaczki, i marchewki. Więc jeśli chodzi o roślinność, no w sumie mam cały zapas, tak? No i właśnie tak, to jest co mówiłem, tak, że serwery pełne i dzieje się. Do tego jeszcze nie jest odkryta mapa i jeśli gracze ją odkrywają, no to niestety ściny są dzisiaj niesamowite. Tak, i to jest mój taki pierwszy prowizoryczny domek, żeby gdzieśkolwiek zamieszkać. Oczywiście to jest taki tymczasowy, to się potem zmieni, ale taki na razie, żebym miał gdzie zamieszkać, to jest. No i teraz mam w planie się... Aha, co jeszcze wam pokażę. Mam w planie się zebrać gdzieś się dalej, ale tak. No jak widzicie tutaj... Ała! Jedna jaskinia. Aczkolwiek to jest akurat taka malutka, bo ona tutaj się kończy. Ale właśnie tutaj przeglądając ten teren, kubojdując go ogólnie, znalazłem tą jaskinię i ona jest ogólnie do eksploracji. Ja ją tak tylko tak z grubsza kawałeczek przejrzałem, ale jak widzicie, tam nawet nie byłem, jeszcze nie wykopano nic, tutaj tylko troszkę materiału pokopałem, ale ja wam coś pokażę, co tutaj jest pod spodem, tak? Tak, jest tutaj kopalnia opuszczona, tak? Już znalazłem 3 spawnery w międzyczasie. No, tak tylko mówię, pobieżnie zwiedziłem, bo w sumie głównie też szukałem redstone'a, tak? Żeby się po prostu tylko za kubojdę sobie porobić, tak? No a jak widzicie tutaj, mało tego, że to jest opuszczona kopalnia, to jeszcze jest kanion tutaj, nie? Materiałów mam... O! Tak się nie robi. Materiałów mam naprawdę zapas spory w tych kopalniach. Tak, tu widzicie, jest wejście na Easy 1.12.1. Tak jak mówiłem, no przystawia no, dużo graczy i odkrywają teren i się dzieje. No, materiałów tutaj mam naprawdę nic, tylko kopać. Także jak ja to wszystko pozwiedzam, a tak co zauważyłem, tu jest sporo tych kopalni, to naprawdę no, mam tutaj co robić, tak? Ale na razie to ja sobie polatam po RTP-ku jeszcze. Jeszcze może coś ciekawego znajdę, jakieś ciekawe lokacje. What? RTP mnie troluje. No właśnie. Dżungla. Dżungla mi się przyda, z tego względu, że my mamy jeszcze dżunglowych drzew. Od razu sobie pościnam troszkę tej liany. A właśnie, coś z tego, jak tu się kieram, to lianę pociągnę. Nic się nie stanie. Ale nic, to robię jeszcze troszkę i pozbieram. Przyda się na pewno. I właśnie troszkę sadzonek, bo ogólnie chcę mieć gdzieś tam przy sobie, gdzieś tam przy domu po prostu możliwość
z każdego drzewa skorzystać, w razie czego awaryjnie, tak żeby sobie jej tam gdzieś posadzić, czy coś, nie? Przecież tak pewnie, jak sam życie będę potrzebował od razu, to będę szedł po prostu na RTP-ka i tak będę temat załatwiał. Nie doskoczę. No nic, robimy to tradycyjnie. Czyli ja się tutaj wyskrobię na górę. I zjadnę go w dół po prostu, no. Też się naskakałem? No, ale czuję jakiegoś allergika. Ptaszek! Ptaszek, kici, kici, toś, toś. Lubisz takie coś? Mam papuszkę! Ja papuszkę słyszę, zębiaczka. Nie mam, teraz poleci ze mną. I tu jest druga, jako ładna. To jest ładniejsza. Chodź tu. No. Nie w ogóle teraz tu. A tak to siedzi, to nie. A przyleciała za mną, jest super. Hihi, mam dwie papuszki. A to mam trzecią. A przy tym na rzeczy pisali, że ciężko papuszki w ogóle znaleźć, nie? No, może ryj. Pięknie. Ja jej przypadkiem nie posadziłem tej? No tak. Pięknie. O, właśnie, kakao. Też sobie od razu wezmę. Też się mi przyda. Miałem drzewo ścinać, no nie? Ja to jestem. Tak mi te papuszki się spodobały, że... W sumie są fajne, bo wykrywają moby, także... Także to się na pewno... Dynia, to się na pewno przyda. Jej, ale mam farta. Jedno RTP, a tyle rzeczy. Dyni też nie mam. No tak sobie się zastanawiałem, co mi będzie... A nie, dobra, bo to dynia i tak wypada dynia. To nie arbuz. Ale z arbuzem i tak będę miał problem. Z tym cirktaczem. Dobra, sobie to drzewko ciupnę. Już zrypałem. Już sobie nie wyskoczę wyżej, chociaż może. Może się jeszcze uda. Zapytacie pewnie, dlaczego arbuza siekierą, no nie? Teoretycznie można go tam gdzieś ręką uwalić, czy czymkolwiek innym. Z tym, że siekierą się to robi o wiele szybciej. No ale no niestety, no tą siekierą tego nie zrobię. W ogóle jakieś, nie wiem, zauważyłem, że na... Nie chyba, że to jakiś serwer tak ma plugin ustawiony. Ale na 1.12 jakieś takie jakby lepsze enchanty wchodzą, nie? Z tego co kojarzę, to już mi na 30 levelu proponowało na siekierze wydajność 4. I ta siekiera jest tylko po jednym enchancie, tak? Proponowało mi wydajność 4, no a w efekcie weszła wydajność i silk touch i niezniszczalność 3. Tak samo Killow, no Killow na sumie no nie wszedł za jakiś mega, tak? Wydajność i też mi proponowało chyba niezniszczalność i weszła mi jeszcze wydajność 4. A w mieczu mi proponowało grabież 3. To w sumie na 1.11 pamiętam, że chciałem grabież, to w ogóle 2 to max, jaką mi się udawało wyciągnąć na 30 poziomie enchantu i to rzadko kiedy. A tutaj poza grabieżem mi jeszcze wszedł zaklęty ogień i zniszczalność się pogrącam nie umarły. I to jest wszystko po jednym enchancie, nie tak, że tam kilka łączyłem czy coś. Po prostu raz wrzuciłem na 30 levelu i taki enchant. Także mam takie wrażenie, że tak jakby 1.12 było bardziej hojne w enchanty. Sroka! Ty mi nie podlatuj pod siekierę, bo ci te piórka na głowie odrąbię. Papuga kamikadze. No, tam to chyba już inne drzewo było, co? Czy nie? Dzięki, dobra. To wygląda, że chyba inne. No to trudno, no to się puścina, no.
Tylko teraz mi się będą, kurczę, liście robić z sirktarzem. Nie poniszczysz sobie liści, tak jak sobie niszczyłem na sadzonki. No mi, kurczę, zeskakują ten... liście normalnie. Myślałem, że to jest do zrobienia tylko i wyłącznie nożycami, a tymczasem proszę. Niespodziewanka. No trudno się mówi. Będę musiał jakoś z tym żyć. A gdzie ta zielona? Jest. Co psykasz? Co czujesz? Coś tu wywołała. I tak psyka się dziwnie. Hihihi. Jak to fajnie wygląda. Mega. To jest mega po prostu. Paprotkę też zbiorę? Paprotki już nie. Chociaż tyle. Trawę? Też nie. Dobrze. To tylko nożycami. No to chociaż tyle. Sadzonka jeden. Przydałoby się więcej. Coś niechętne te sadzonki. Give mi te sadzonka. No nie chcę się wysadzonkować. To nic, jeszcze takie jedno małe RTP sobie zrobię, to tam gdzieś sobie jakoś znajdę. Albo i nie. O, w sumie chyba gdzieś tak daleko mnie jest, ale... A nie mam, kurczę, wolnych home'ów, jeszcze sobie tego kakao zwinę, bo to się mi przyda. Chyba, że tak, jeszcze tego krzaczka zetnę, on jest dość niski, więc może pójdzie. Dałoby się więcej, nie ukrywam, tych sadzonek, żeby to dużo trzeba posadzić, to jest najlepsza opcja. Jak się tylko uda, jeśli nie uda, to się mówi trudno. To sobie skoczę na jeszcze jedno, jest jedna sadzonka. No nic, będę robił tak, jak z małym. Dobra, ja sobie skoczę jeszcze na spawn. I jeszcze zrobimy gdzieś jeden skok na RTP-ku. No i kurczę, to jest masakra. Masakra po prostu, co się dzieje. Tak to właśnie, wiesz, gdzie ci ludzie odkrywają. Jeszcze jak ktoś tutaj dorwał już MVP-a, może MVP-a, E-plusa jakiegośkolwiek, no to już na flyu sobie może pomykać. Aha, ładne ptaszki mam, nie? Gdzie moja granatowa? Tam się schowała. Dobra, lecimy jeszcze jakiś RTP-ek. Sosienkę mam. W sumie jakiego mi drewna jeszcze brakuje? Drewna chyba żadnego. Jedyne co mi brakuje to jeszcze arbuzy. Mućki! A to nie, to mućki, to ja zaszlachtuję. Nie będę szukał, gdzie to jest. Skóra się przyda, ogólnie mućki będę gdzieś musiał sobie schować, ale to może... może po prostu wykorzystam spawner który tam gdzieś znalazłem. I sobie jakąś mućkownię zrobię. Dobra, jeszcze jedno szybkie RTP i zobaczymy, co się uda znaleźć. Dni później. Teraz pójdziemy tym RTP-kiem. Może będzie lepszy. No tak jakby ten, no tak. Już moje wróble zginęły, no. Gdzie są moje papugi? No nie, to jest nie fair. Ja się tak ucieszyłem z papug. Sorry, papuszki. No nie mam papuszek, no. Amba zjadła. Jak pech, to pech.
No takie by fajnie, tak mi ćwierkało. No nic, będę musiał ziarna nazbierać i pójść po nowe papuszki. Nie mam wyjścia. Dobra, słuchajcie, ja was więcej nie zanudzam. Spodziewajcie się więcej odcinków z 1.12. Oczywiście 1.11 dalej ciągnął, żeby nie było. Ta seria jest póki co serią przewodnią, ale 1.12 będzie powoli przejmowało pałeczkę. To jest coś, czego mi brakowało. Właśnie ten brak PvP, tak bardziej nastawiony na budowanie. Wprawdzie szykuje się jeszcze jeden serwer. Mam nadzieję, że się uda, że ruszy. Niejaka Neresja ma zamiar otworzyć. Jeśli nie oglądacie, to też polecam poszukać sobie Neresji na YouTubach. Naprawdę fajna YouTuberka. Też sporo gier prowadzi i tak dalej. A w sumie dopiero, można powiedzieć, zaczyna, tak, po długiej przerwie. Więc warto ją wesprzeć jakimś subem, jeśli jeszcze tego nie robicie. Dobra, ja tymczasem się żegnam, bo się jak zwykle rozgadowuję i potem długie odcinki wychodzą i to się źle ogląda i no, ja to rozumiem, nie? Także ja wam dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że serial z 1.12 się wam spodoba. To mi na pewno. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Hejka, papa.